Dobry wieczór. Witam wszystkich z nad Żółtej Rzeki, czyli z akwarium z żółtą wodą. Kolega TZNKC zapytał mnie się, jak ja to robię, że ja mam tak herbacianą wodę. A no ta woda to jest raczej tak, no żółta nie dlatego, że tutaj jest coś tajnego. Tylko z najzwyczajniej w świecie u mnie przeważnie w akwarium wiszą albo 830, albo 840. W tej chwili wiszą 830. Hop, warm white. Część zabarwienia wody powoduje także to, co jest pod podłożem żwirowym, czyli to są resztki roślin. Resztki drewienek, jakiś tam pierdół, czyli typowy osad i rozkład. Tutaj wrzuciłem jeszcze, żeby ten kolor bardziej dobarwić, jedną taką znajdźkę, czyli szyszkę olchy. I to jest cała filozofia. Dzisiaj jeszcze dorzuciłem sobie oczywiście trochę piachu z odsiewu do uzyskiwania tego żwirku 1-2. A niech sobie będzie było tak płasko. Wszyscy mi tak mówili, że płasko to jest kiepsko. No to porobiłem sobie te figurki. A niech będą, nie przeszkadza mi to. Roślinki sobie rosną. Jak widać, anubiasy nawet puszczają nowe liście. Zbytnio glony nie wystąpiły, choć gdzie niegdzie wystąpiły, szczególnie na grzałce. No, na grzałce mamy glon pędzelkowaty, ale to znikomy ilości. O, tutaj na przystawkach jest. I no, to tyle z glonów. Nie przeszkadza mi to. W każdym razie i tak zniknie. No wiadomo, podłoże było grzebane. Do akwarium z powrotem wróciły kryptokoryny. Nie miałem co z nimi zrobić, nikt ich nie chciał wziąć, nikt ich nie chciał kupić. W sklepie też nie bardzo. No bo wiadomo, do sklepu jak się oddaje, no to lepiej oni by chcieli, żeby dać coś fajniejszego niż kryptokoryna, bo to nie krzak. Nie będę myli na tym zarobku, nieważne, nie wnikam. Dzisiaj roślinki postanowiły sobie trochę przygazować. O, jak widać. Gdzie niegdzie tam lecą te bąbelki powietrza. A to dlatego, że światło dzisiaj nad zbiornikiem się pali. No w tej chwili już będzie 13 godzina. Pewnie. No, albo nawet i później, bo jest 12 bodajże w nocy. A ja światło zapaliłem w granicach 11. I nie na każdym filmiku, jak widać, na każdym ujęciu ta woda ma taki sam kolor. Chociaż no, z tych świetlówek, no to każdy wie, jaki ma, naprawdę. No jak widać, po roślinach te świetlówki po prostu mają taką barwę. Dla naszego oka nie przeszkadza to roślinom, bo roślina się przyzwyczai do każdego światła. Ale o tym pisze nie jedna książka, więc to nie jest mój wymysł. Zresztą kiedyś w dawnych czasach były tylko 830 i jakoś roślinki wszyscy hodowali i miały się akwaria całkiem dobrze. Higrofile postanowiły się zacząć podnosić. No wiadomo, jest późna godzina, one 12 godzin muszą być naświetlane. Postanowiły już zamykać liście, bo no jest za długo tego świecenia i ona po prostu się broni przed nadmierną ilością światła. I tak, rybka ma się dobrze. No w sumie akwarium całe ma się dobrze, no ustabilizowało się dosyć szybko, bo w sumie 8 dni po londyńskiej mgle. Filtracja jak zawsze, pędzi jak szalona, czyli moja szklanka, o teraz znowu się zmieniono, żółte, czyli filtracja szklana. Roślina prosta w akwarium, więc
urośnie na wszystkim. No mówię, szkoda było mi wyrzucić tych kryptokoryn, bo ja za długo próbowałem uprawiać i w sensie wyhodowałem i jest, nie wiem, no, nie ma tu takich małych odnóżek. No może tam za lotosem, z takich szczępek. No. A jeżeli coś ja mam, to po prostu wolę tam mieć, bo szkoda mi tego wyrzucić. Tak jak i z rybek, tak jak i z roślin. Nawet może gdzieś tu mam w głębkę, jest tam. W głębkę też sobie zostawimy, a niech sobie to wszystko w akwarium rośnie. Nie stać mnie na kupno innych roślin i wolę mieć w zapasie. Przejdziemy do małego akwarium. A w małym akwarium też posiadam takie oto kryptokorynki. Zostawiłem standardowo. Niech będą. Noż widelec, któreś roślinki zdechną i nie będę miał w ogóle. A dosyć drogie są roślinki, więc po co na co. Tą roślinkę też przyniosłem od kolegi. Ta roślinka była bardzo mała, bardzo zniszczona, a właściwie to był tylko sam stożek wzrostu. A teraz już mam, może wyostrzy, może nie, to mam całkiem pokaźną. Mam 5, może 6 jest takich. Rośliny, które można by swobodnie podjąć i wsadzić je osobno, bo mają już korzonki przybyszowe, co jest oznaką tego, że podłoże wcale nie jest zasobne w składniki odżywcze. Zresztą nawet krypty wyłażą korzenie ponad podłoże. O, moi mali kosmici pracują sobie. No nie, chcę wyostrzyć. O, na kokosie. Fajnie to wygląda. Roślinka sobie bardzo powoli rośnie. Nie mam jakiegoś parcia na to, żeby było tu super, super, super. Na mchu troszeczkę się pojawiło białej nitki. Ale to jest taki urok mchu. Widocznie zbliża się już do źródła światła. Tam ma go za dużo. No i pokrył się po prostu jakąś tam nitką. Zresztą zaraz włożę mój magiczny przyrząd. Oczywiście też za grube pieniądze. Do grzebania w akwarium. Szprycha, nie rdzewka. Skała 29. A co tam? Opa. Tak, są to jakieś tam niteczki. Najprawdopodobniej kladrofor. Ale jak sobie są, to nie sobie są. Nie przeszkadza mi to. Tak. To woda w tym akwarium jest taka. Z chęcią bym się mógł jej napić, że tak powiem. O. Mimo, że jest tutaj filtracja, oczywiście standardowy delfinek o przepuście. Uwaga. Troszeczkę przyspieszony, ma to z racji tego, że jest gorąco i niech ta woda sobie no się kręci, no bo mówię, no przeważnie to grunt się pojawia przy niedostatecznej ilości tlenu i najprawdopodobniej tutaj mogło wystąpić takie zjawisko, chociaż nie do końca, bo tutaj zauważyłem, że roślinka też jedna tam sobie wypuszcza te bąbelki. No wiadomo, uszkodzone aparaty szparkowe w listkach, no to ucieka tamtędy tlen. A niektórzy się jarają, że im roślinki lepiej gazują, tym w akwarium jest fajnie. No ale no to każdy ma swoją teorię na ten temat. No i tak wyglądają pokrótce jeszcze akwaria. Znowu zgubiliśmy ostrość. O! Nie ma co od nich wymagać, wiadomo, to są akwaria. No powiedzmy, bardzo nisko budżetowe. Więc na to, co osiągnąłem do dnia dzisiejszego, jestem jak najbardziej zadowolony. Chociaż 112 będę przerabiał,
bo żwirek, jak już widzieliście, pobrałem, a nad wyglądem to się zastanę jeszcze, ale no to wiadomo, żwirek mi nie zginie. Póki co. Zobaczymy, może tam w dużym akwarium się fajnie to z powrotem rozrośnie. I nie wiem, kurde, które roślinki wyprą które, bo podejrzewam, że znowu kryptokoryna zaatakuje nużańca. Tak jak tutaj wiadomo, widać jest nużaniec. Nużaniec nie miał wrogów w sumie żadnych. Dosadziłem tylko wenty, które puszczają nowe liście i oczywiście już wenta skasowała nużańca. Mimo że tutaj na przykład Anubiasa nie tyka, tu jest też wenta, ale mikrozorium z tyłu już ma dziury w liściach i pewnie to jest spowodowane albo tym, że potas jest do kitu, chociaż nie sądzę, bo hygrofila się nie rozpuszcza, a ona potrzebuje dużo potasu, więc najprawdopodobniej jest to alelopatia, tak jak mówiłem. Ale zobaczymy, co z tego wyniknie. Mamy czas, mi się nigdzie nie spieszy, niech sobie to rośnie. Pozdrawiam Was serdecznie w długi weekend. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia niebawem. Hej.